Zapraszamy do oglądania naszego programu. Na dobry początek Luz na Wrotkach śpiewa zespół Kleks z Kielc.
Za nimi stoi lokomotywa, ciężka, ogromna i pod niej spływa. A wszystko warczy, dyszy i rzęzi, Star zerwali się z uwięzi. Honda potopla, Opel w krzaki, ale karambol chłopaki. A my na wrotkach pełny luz, chodnikiem suniemy i już. My się nie pchamy, mamy czas na wyścig z życiem i pełny gaz. Szpińczów, Praga. Na wrotkach wszędzie tam dojadę. Dwie autostrady, pasów sześć, a ja poboczym walę i cześć. Tu Monte Carlo, New York, Las Vegas. I start, i wyścig, na mecie kariera. Ropa, tankowce, Wall Street, wybory. I gaz po forsem, i stop, I'm sorry. Gdy siadamy my na wrotkach, chodniki maleją pod prąd po schodkach. Poboczym autostrady wielkich miast. Zacząłeś beze mnie? Tak, ale dopiero teraz twoja kolej. Zapraszamy na zgadywanki muzyczne. Poprowadzi je pan Józef Mika. Cześć, czas bardzo szybko biegnie i znów spotykamy się w programie Zgadywanki Muzyczne. Tym razem w tęczowym studiu są ze mną jak zawsze dwie drużyny. Pierwsza ze szkoły podstawowej numer 32 w Kielcach. Bardzo proszę, żebyście się przedstawili. Asia, Sławek, Marta. I druga drużyna z Warszawy, zespół Sezamki. Przedstawcie się naszym telewidzom. Ania, Zosia, Karolina. Dzisiaj z nami w studiu jest nasz ekspert muzyczny, pan Fryderyk Babiński, który będzie służył nam radą i doświadczeniem w trudnych sytuacjach, a również zada wam kilka pytań. Pokrótce przypomnę wam zasady konkursu. Otóż ta drużyna, która pierwsza gotowa jest z udzieleniem odpowiedzi, włącza światełko i odpowiada. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, na naszej tablicy odsłaniamy dwie nuty i drużyna może odgadywać melodię zapisaną na tablicy. Jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa, pytanie przechodzi na drużynę przeciwną. Ta z kolei może odpowiedzieć na pytanie i odgadywać melodię zapisaną na tablicy. Jeśli obie drużyny odpowiedzą niepoprawnie, wtedy pytam kogoś z naszych gości w studiu i dla was są przygotowane nagrody niespodzianki. Przypomnę jeszcze, że możecie trzykrotnie w czasie całego programu poprosić pana Fryderyka o zagranie melodii zapisanej na tablicy. To chyba byłoby wszystko. Mam nadzieję, że jesteście gotowi i zaczynamy. Pierwsze pytanie. Wymień przynajmniej dwóch kompozytorów, których nazwiska rozpoczynają się na literę B. To będzie Bach i Beethoven. Na przykład Bach i Beethoven. Duże brawa dla waszych kolegów. A na naszej tablicy odsłaniamy dwie pierwsze nuty. I drużyna z Warszawy może odpowiadać na pytanie, jaka to melodia? Nie, na razie nie wiem. Jeszcze nie wiecie. Jaki jest tytuł tego widowiska baletowego? Obejrzyjcie przygotowany przez nas materiał. Drużyna z Kielc była pierwsza. Jest to Królewna Śnieżka. I to jest prawidłowa odpowiedź. Brawa dla waszych kolegów. I dwie nuty na tablicy odsłaniamy dla was. Pauza ćwierćnutowa, ósemka i ósemka. Spróbujecie odgadnąć melodię zapisaną na tablicy? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Co to jest i do czego służy? Drużyna z Kielc była pierwsza. Jest to kamerą, służy do regulowania dźwięków na gitarze na przykład. Nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź. W
Proszę w takim razie o odpowiedź drużynę przeciwną. Co to jest? To urządzenie nazywa się kamerton. Tak, a do czego służy? Służy na przykład do strojenia instrumentów i zazwyczaj wskazują dźwięk A. Tak jest, to jest prawidłowa odpowiedź. Nawet wyprzedziliście moje pytanie pomocnicze, jaki dźwięk zwykle podaje nam kamerton. Podaje on dźwięk A. Dla was na tablicy dwie nuty. Spróbujcie odgadnąć melodię. Pauza, jedna nuta i druga nuta. Czy wiecie, co to za melodia? Jeszcze nie. Nie wiecie. Obejrzyjcie materiał filmowy i powiedzcie, w jakich miastach odbywają się ogólnopolskie festiwale piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Bardzo proszę, Telebim. Która z drużyn? Kielce, nie wiecie. Warszawa? Warszawa. Słucham odpowiedzi. Wydaje nam się może Sopot, Konin i Opole. Jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa, Konin. Może Kielce w takim razie? Konin. Konin, Częstochowa. To już... Częstochowa. I trzeciego nie wiem. Trzeciego nie wiem. Kielce nie chyba. Wiecie. Kielce, to jest prawidłowa odpowiedź. Konin, Kielce, Częstochowa. Tam odbywają się festiwale piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Odsłaniamy dwie nuty na tablicy. I zespół z Kielc prosicie o zagranie melodii. Taka jest melodia. Czy wiecie, co to za melodia? Nie wiecie. Następne pytanie zada wam kompozytor, pan Fryderyk Babiński. Zagram dzieci teraz dwa fragmenty muzyczne. Będą bardzo podobne do siebie. Będą się różniły wszakże jednym bardzo istotnym elementem muzycznym. I wy macie powiedzieć, czym się te dwa fragmenty różnią. Drużyna z Warszawy była pierwsza. Te dwa fragmenty różnią się metrum. Tak, to jest prawidłowa odpowiedź. A jeszcze może powiesz, w jakim metrum były te utwory? Pierwszy był w metrum 3/4, a drugi w 2/4. Świetnie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Brawo. Duże brawa dla waszych kolegów. I dla was na tablicy dwie nuty. Spróbujcie odgadnąć melodię. Czy wiecie, co to za melodia? To jest chyba piosenka pod tytułem Zatańcz jak potrafisz. Tak, tak, to jest prawidłowa odpowiedź. I to jest rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu muzycznego. To jest piosenka z repertuaru Agnieszki Kowalczyk. Nosi ona tytuł Zatańcz. W takim razie pozostaje mi tylko pogratulować zespołowi z Warszawy i proszę o uroczyste wręczenie nagród. Tak, i nagród pocieszenia.
sprzęt radiowo-telewizyjny ufundowała firma Elektronik z Piekar Śląskich, dystrybutor firmy AIWA. I ja już się z wami na dzisiaj pożegnam. Do następnego spotkania. Cześć! W naszym cyklu promocji tęczowego Music Boxu Dziecięca Liga Rock'n'Rolla z Zielonej Góry. Jesteśmy z Zielonej Góry, należymy do Dziecięcej Ligi Rock'n'Rolla. Przy klubie Rock'n'Rolla Zastal tęczymy Rock'n'Rolla sportowego już od 3 lat. Nasza grupa jest dość duża, tu są 2 formacje składające się z 30 osób, a cała liga liczy 300 osób. Jesteśmy z różnych szkół zielonogórskich. Chodzą tu prawie wszystkie dzieci od 1. do 7. klasy. Ćwiczymy w różnych szkołach, na salach gimnastycznych. Raz w tygodniu mamy halę akrobatyczną. Ćwiczymy 4 razy w tygodniu, najczęściej po 3 godziny. U nas w grupie są organizowane mistrzostwa par indywidualnych. Tańczymy rock'n'rolla sportowego, na razie bez elementów akrobatycznych, jest to wersja płaska. Jest także formacja, to jest 6 par tańczy na parkiecie plus 2 pary rezerwowe. Są także mistrzostwa synchronów, to są 2 pary, które tańczą na parkiecie to samo i tworzą jedność. I są także mistrzostwa disco. To tańczy każda osoba osobno. Rock'n'roll! Mistrz! Pan Józef Mikę i łódzki zespół Krajki przypomną nam piosenkę Niebieska. Cześć! Chciałbym, abyśmy dzisiaj przypomnieli sobie naszą niebieską piosenkę, której uczyliśmy się poprzednio. Niebieskie jest morze dookoła, wraz z niebieskimi falami, z niebieskim słonym wiatrem, co się przetacza nad nami. Niebieskie są oczy dziewczyny, niebieskie jak szafiry, patrzone dmowolską otłań, wirwące niebieskie wiry. Ahoj, ahoj, ciągnijmy wszyscy sznury, ahoj, ahoj, niech żagle pną do góry, ahoj, ahoj, wybija wiatr na gej, ahoj, ahoj, niebieski plon. Bye-bye.
i cała piosenka. Pamiętajcie, że zawsze możecie sięgnąć po miesięcznik Ciuchcia, który drukuje nasze tęczowe piosenki i na pewno piosenka niebieska także będzie tam wydrukowana. Ja już się z wami na dzisiaj żegnam. Do następnego spotkania. Ahoj! Ahoj! Zaprosiliśmy do studia młodego pianistę Martina Maseckiego z zespołem. Popatrzmy i posłuchajmy, jak on gra. Festiwalu budapeszteńskiej wiosny odbył się w sali widowiskowej hotelu Gelerta gościnny występ Magdy Wałęsówny, uczennicy Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Jak pamiętacie, Magda otrzymała Grand Prix tęczowego Music Boxu za tytułową rolę w przedstawieniu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Thank you.
to już wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć!